Agnieszka Grochowska miała wypadek samochodowy. Jak donosi magazyn Dobry Tydzień, samochód aktorki dachował. Zdarzenie miało miejsce w Rzymie, podczas kręcenia serialu. Samochód dachował, moja koleżanka, która prowadziła, była poważniej ranna, wspomina Grochowska. Świadkowie bali się, że skutki wypadku będą tragiczne. Agnieszka Grochowska jest znaną polską aktorką. Prywatnie jest też mamą dwójki dzieci, 6-letniego Władysława i 2-letniego Henryka. Ostatnio na łamach Dobrego Tygodnia aktorka zdradziła, że miała wypadek samochodowy, z którego ledwo uszła z życiem. Doszło do niego podczas kręcenia serialu w Rzymie. Samochód dachował, moja koleżanka, która prowadziła, była poważniej ranna, wspomina Agnieszka. Reklama. Świadkowie zdarzenia potwierdzają, że wypadek wyglądał bardzo groźnie. Na szczęście aktorce nic poważnego się nie stało. Po wypadku pozostało jej jedynie kilka zarapań, ale też cenna życiowa lekcja. Poczułam na własnej skórze, jak ulotne jest życie, jak łatwo i bez sensu może się skończyć. Obiecałam sobie, że będę się cieszyła wszystkim i pytanie, po co, zastąpi, dlaczego nie, przytacza jej słowa Dobry Tydzień. Cieszymy się, że w wyniku wypadku nie stało się jej nic poważnego. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.